Witam Was w dzisiejszym wydaniu Just Culture Sports News, w którym weźmiemy na tapety następujące wiadomości ze świata sportu. Quique Setién zwolniony. Kto na jego miejsca? Lewis Hamilton wygrywa Grand Prix Hiszpanii. O krok od tragedii w MotoGP. Poszkodowany krytycznie o sprawcy wypadku. Czy Messi odejdzie z FC Barcelony? Miocic broni tytuł UFC Heavyweight. Cormier kończy karierę. Ronnie O'Sullivan po raz szósty mistrzem świata w snookerze. Quique Setién zwolniony. Kto na jego miejsca? Zaczynamy od informacji, która była pewna już po trzeciej bramce Bayernu w ćwierćfinałowym meczu z Barceloną. Nadal jednak przez dwa dni nie mieliśmy potwierdzenia mimo wielu plotek. Prezydent Blaugrany Josep Maria Bartomeu w Radiu Kope ogłosił, że Quique Setién został zwolniony ze stanowiska trenera. Fani zastanawiają się tylko, kto poprowadzi dumę Katalonii w sezonie 2021, a głównym kandydatem wydaje się być Ronald Koeman. Holender podobno prowadzi już rozmowy z Bartomeu w sprawie przejęcia drużyny. Pozostałymi kandydatami są Thierry Henry oraz Mauricio Pochettino, który po zwolnieniu z Tottenhamu pozostaje bezrobotny. Jednak piłkarze Barcelony nie chcą Argentyńczyka na tym stanowisku. Lewis Hamilton wygrywa Grand Prix Hiszpanii. Po tygodniu przerwy Lewis Hamilton wraca na pierwsze miejsce na podium w wyścigu Formuły 1. W ten weekend królowa sportów motorowych przybyła do Hiszpanii, a dokładniej Barcelony, gdzie wyjątkowo przez obecną sytuację Grand Prix odbyło się w sierpniu. Przez to temperatura powietrza sięgała 30 stopni Celsjusza, a toru 50 aż, co powodowało często problemy z oponami. Mercedes poradził sobie najlepiej przez ten weekend, wygrywając podwójnie wszystkie treningi oraz kwalifikacje. W wyścigu już tak świetnie nie poszło, gdyż przez słaby start Bottasa Finn spadł nawet na czwarte miejsce. Był to też bardzo mieszany dzień dla Ferrari, bo z jednej strony Vettel zdobył 6 punktów z 7 miejsca, mimo ponownie słabych kwalifikacji. Niemiec klasycznie już pokłócił się z drużyną w momencie, kiedy poszło o stan opon. Dasz radę pojechać na tych oponach do mety? Zapytał Niemca inżynier w samej końcówce. Chyba sobie żartujecie, przecież pytałem o to wcześniej, mówił Vettel. Jednak z drugiej strony wyścigu nie ukończył Charles Leclerc przez awarię elektroniki. Ostatecznie wyścig bez problemu wygrał Lewis Hamilton, umacniając się na pozycji lidera klasyfikacji kierowców. Za nim ukończyli Max Verstappen i Valtteri Bottas. O krok od tragedii w MotoGP. Poszkodowany krytycznie o sprawcy wypadku. Podczas ostatniego Grand Prix Austrii w MotoGP doszło do niezwykle niebezpiecznego wypadku. Johann Zarco uderzył we Franco Morbidelliego, co spowodowało, że oba motocykle poleciały w kierunku jadących wtedy w tamtym sektorze Valentino Rossiego i Mavericka Vinalesa. Pojazdy wcześniej wspomnianych zawodników przeleciały tuż obok Valentino i Mavericka, przez co niemalże doszło do tragedii. Poszkodowany Morbidelli uderzył z ogromną siłą o asfalt, a wyścig przerwano. Franco nic poważnego się nie stało, jednak zapytany przez Sky Italia bardzo źle się wypowiadał na temat Zarco. Zarco jest półmordercą. Gdy hamujesz w taki sposób z prędkością 300 km na godzinę i wjeżdżasz w rywala, to znaczy, że nie kochasz życia swojego i innych. Mam nadzieję, że ten karabol skłoni Zarco do myślenia. To było niebezpieczne zdarzenie dla mnie, dla niego, Rossiego i Vinalesa. Oni byli z przodu, pokonywali wolny zakręt, a nagle zobaczyli, jak w ich stronę leci motocykl z prędkością 300 km na godzinę i do tego ważący kilkaset kilo. Przecież niewiele brakowało, a on trafiłby ich w twarz. Zarco miał zupełnie inne zdanie na ten temat, choć nie jest to jego pierwszy groźny wybryk. Na pewno mi i Franco jest przykro z powodu tego, co się stało. To był incydent wyścigowy, którego czasem trudno uniknąć, gdy pędzi się z taką prędkością. Nasze motocykle nikogo nie trafiły, więc możemy mówić o szczęściu. Zrestartowany wyścig zakończył się dla Rossiego i Mavericka odpowiednio na 5 i 10 miejscu, gdy motocykl tego drugiego został uszkodzony przez przelatujące wcześniej maszyny. Czy Messi odejdzie z FC Barcelony? W momencie, kiedy Barcelona ma ogromne problemy, drużyna straciła trenera, a mówi się też o tym, że na wylocie jest ogromna liczba zawodników, gorzej już chyba być nie może. A jednak, gdyż mówi się, że ze stolicy Katalonii może odejść sam Leo Messi. Tak donosi Francesco Porzio, jeden z najlepiej poinformowanych włoskich dziennikarzy. Czy powinniśmy brać to na poważnie? Moim zdaniem nie, gdyż to typowe plotki, których będzie jeszcze wiele, ze względu na problemy w klubie. Jeśli to prawda, to Messi po prostu chce wymusić dymisję Bartomeu. Leo nie odejdzie z Barcelony. Miocic broni tytuł UFC Heavyweight. Cormier kończy karierę. W
nocy z soboty na niedzielę byliśmy świadkami gali UFC 252, której main eventem był długo wyczekiwany trzeci pojedynek Daniela Cormiera z mistrzem wagi ciężkiej Stipem Miocicem. Obejrzeliśmy 5 5-minutowych rund, w których widzieliśmy przewagę aktualnego mistrza wagi ciężkiej. Po ostatnim gongu byliśmy świadkami tego, co już było nieuniknione, czyli potwierdzenia zwycięstwa Amerykanina pochodzenia chorwackiego. Po zakończeniu gali, widząc na jedno oko Cormier, ogłosił zakończenie kariery. Wiesz, Joe, nie jestem zainteresowany niczym poza walkami mistrzowskimi i nie wyobrażam sobie, że dostanę kolejną szansę walki o pas w przyszłości, więc to jest wszystko z mojej strony. Miałem wielką karierę, to było świetne. Mam na myśli to, że co dopiero stoczyłem swoją walkę o mistrzowski pas wagi ciężkiej i to była bardzo dobra walka. Cormier dotrzymał tym samym słowa, którym zapowiedział, że niezależnie od wyniku pojedynku z Miocicem, Daniel zawiesi rękawice na kołku. Ronnie O'Sullivan po raz szósty mistrzem świata w snookerze. W niedzielę byliśmy świadkami zakończenia wielkiego finału Mistrzostw Świata w snookerze. W nim znaleźli się dwaj Anglicy, Kyren Wilson oraz oczywiście Ronnie O'Sullivan, który był zdecydowanym faworytem tego meczu. Obaj mieli ze sobą wyczerpujące starcia półfinałowe, gdyż oba zakończyły się wynikami 17-16. Kyren nie był w stanie postawić się swojemu przeciwnikowi, przez co O'Sullivan szybko zaczął kontrolować pojedynek. Pierwsza sesja zakończyła się wynikiem 6-2 dla Ronniego, by następnie Wilson zaczął nadrabiać frame'y i po sobotnich sesjach mieliśmy wynik 10-7. Niedziela już należała do 6-krotnego już mistrza świata i ten przegrał tylko jednego frame'a, przypieczętowując swoje zwycięstwo na samym początku czwartej sesji. Tym samym O'Sullivan wygrał 6. mistrzostwo świata po 7 latach przerwy i jednocześnie stał się najstarszym zwycięzcą turnieju od 42 lat Ilea Ridona. I to by było na tyle z dzisiejszego Just Culture Sports News. Kto według Was zostanie trenerem Barcelony? Czy następny wyścig Grand Prix też padnie łupem Hamiltona? Czy Messi naprawdę odejdzie z Barcelony? Dajcie nam znać w komentarzach. Odwiedźcie też nasze social media, gdzie znajdziecie najświeższe informacje ze świata sportu. Do nich linki macie w opisie tego filmu. Jeśli Wam się spodobał ten film, będziemy wdzięczni za zostawienie subskrypcji i polubienia. Tak więc ja nazywam się Marcel Rutkowski z Just Culture Sports. Dziękuję Wam za uwagę i słyszymy się już wkrótce.